Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Crox. Dzisiaj ostatni odcinek z Pikemu. Mamy oczywiście ostatnią fazę mistrzów. W fazie legend, o dziwo, udało mi się na styk zdobyć 5 punktów. Spirit, to jest drużyna, o którą się martwiłem najbardziej, bo w ostatnim meczu grali oni na Liquid i na szczęście wygrali. A to też jest ciekawa anegdotka. Ostatnio wam mówiłem, że po tej pierwszej fazie jestem trochę stratny i po tej właśnie, po tym ostatnim dniu miałem postawione 3 mecze, wygrałem kilka tysięcy dolarów, więc się cieszyłem, ale niestety na następny dzień pochłonęła je ruleta, więc nie grajcie. A jak gracie, to gracie z rozwagą oczywiście od 18 roku życia. Generalnie mamy tutaj drużyny w fazie mistrzów, gdzie wydaje mi się, że kurczę, nie powiem, że jest to obvious, ale ja mam tutaj takiego jednego typa. Jest to typ, który już kiedyś uratował mi dupę, a mianowicie w 2018 roku był to Boston i było to Cloud9 wtedy. Cloud9 wtedy wygrało i uratowało mi diamentowy, wtedy były tylko złote, ale uratowało mi właśnie srebrny żeton, więc już chyba dobrze wiecie, na kogo ja będę stawiał. Cloud9 wyszło z wynikiem 3-0, początkowo nie wiem, w sumie, nie wiem, chciałem ich dać tutaj na 3-0, w fazie pretendentów nie zrobili 3-0, z wyniku 0-2 wrócili na 3-2 i w fazie legend 3-0 zrobili. A nie wiem, czy pamiętacie, właśnie w Bostonie w 2018 Cloud9 też wyszło z wynikiem 3-2, gdzie na początku mieli wynik 0-2, więc to historia może lubić się powtarzać i właśnie Cloud9 jest to typ, który według mnie tego Majora wygra. Jeśli tak będzie i zaprzepaściłem sobie szansę na diamentowy żeton tylko przez ten jeden punkt, gdzie mogłem dać tutaj na przykład Fnatic i Bad News Eagles na przykład. Ja myślałem naprawdę do połowy Majora, do połowy tej pierwszej fazy, że ja Bad News Eagles dałem. Jeżeli nie będę miał przez to diamenty, to nie wiem. Ale to wydaje mi się, że Cloud9 jest murowanym faworytem do wygrania tego Majora. Ale, to jest właśnie to ale. Bo generalnie tutaj drabinka ta wygląda, no, tak powiedziałbym, w miarę easy. Outsiders to jest następna drużyna, którą bym tutaj dał, że wygra z Fnatic. Fnatic w ogóle, nie wiem, ja ich nie dawałem w pierwszej fazie, nie dawałem ich w drugiej fazie, oni wychodzą sobie nagle do fazy mistrzów, jest takie też troszkę XD, ale myślę, że to jest ich max. Wygra Outsiders, tak mi się wydaje, potem tutaj rosyjskie derby i wydaje mi się, że Cloud9 odniesie tutaj zwycięstwo. Dalej, Heroic Spirit, większość daje Spirit, większość daje Heroic, ja daję Spirit. Ja oczywiście muszę wszystko odwrotnie zrobić. Trzeba oczywiście trafić dwa ćwierćfinały, jeden półfinał i finał, jeśli chce się oczywiście diamentowy żeton zdobyć. My i tak to w sumie nic nie da, mi wystarczą tylko dwa jakieś te fajne typy albo po prostu jeden półfinał i będę miał ten złoty coin. No ale złoto trzeci rok z rzędu to tak, znaczy trzeci, czwarty w sumie coin z rzędu to no, gdzie tutaj były na spokojnie do zrobienia te diamenty, gdybym tylko kurczę zrobił tak w miarę logicznie, ale no już nieważne. Furia Navi. Furia gra fantastycznego CS-a. Wydaje mi się, że z NATO z Vincere wygrają. Nie są to faworyci, ale trzeba pamiętać, że jest to oczywiście Major w Brazylii i wydaje mi się, że Furia tutaj zostanie tym dopingiem, jak to mogę powiedzieć, poniesiona i że z NATO z Vincere wygra. Dalej Spirit, Furia, no to tu wydaje mi się, że właśnie Furia zmierzy się z Cloud9 właśnie w tym wielkim finale. No i ostatecznie oczywiście na Majorze w Rio zatriumfuje Cloud9. Tak są oczywiście tutaj moje typy zaprezentowane. Mówię, wydaje mi się, że to będą cztery drużyny, które tego dnia wygrają. Mam oczywiście obstawiony kupon za ostatnie pieniądze, za ostatnie 1000 dolarów obstawiłem sobie właśnie te cztery mecze w różnych wariantach. Łącznie mam do wygrania no też tak piątkę co najmniej, więc trzymajcie kciuki. Jeżeli tutaj wszystko się powiedzie, no to będę bogatszy o te no, kilka tysięcy dolców, więc trzymajcie kciuki. I tak się prezentuje oczywiście mój pikem. Dajcie znać, czy wy będziecie mieli diament, znaczy, no, czy myślicie, czy wam się uda, jak wystawiacie oczywiście, czy udało wam się w fazie legend trafić. No mówię, no, faza pretendentów dawno nie wyglądała u mnie tak tragicznie, ale generalnie bardzo ciężki major do wytypowania, chociaż tak pod kątem czasu już wygląda to w miarę łatwo. No nie wiem, no ja tutaj zaufałem Polakom, nie? W OG i w Gamer Legion, a mogłem kurczę dać na przykład Fnatic albo Bad News Eagles. Nie wiem, ja myślałem naprawdę, że to Bad News Eagles dał, nie wiem, odleciałem też totalnie z tym Imperial, no ale nic już nie zrobię. 0-3 też totalne zaskoczenia, bo 0-3 zrobiło kto? 0-3 zrobiły dwie brazylijskie ekipy, które wydaje mi się, że nikt ich nie stawiał. No może kilka osób mogło postawić Imperial, bo to w miarę taki obvious, znaczy w miarę obvious, no to też w miarę logiczny jeszcze pick, ale
No, że dwie brazylijskie formaty z strony 0-3, to wydaje mi się, że nikt się tego nie spodziewał. Tutaj w 0-3 oczywiście zrobiło Face Clan i NiP, to już totalne w ogóle zaskoczenie. Nie wiem, ten major jest naprawdę tak abstrakcyjny, no ale już dobiega końca. Dajcie znać oczywiście, jak będziecie wspominać tego majora. No ja się z wami żegnam, nie przedłużam, trzymajcie się i nie.